Rozpoczynamy nasze spotkanie związane z inauguracją rozpowszechnienia książki Janusza Szewczaka o tym banksterze. Ale Janusza nie trzeba chyba, zwłaszcza w tym gronie specjalnie przedstawiać. Jest znanym specjalistą od spraw finansów, od ekonomii. Jak się okazuje, rozgryzł całkowicie system bankowy, nie tylko u nas, ale i na świecie, o czym się można przekonać, czytając tą książkę, której pod tytuł Kulisy globalnej zmowy też jest bardzo wymowne. Książka powstała z inicjatywy autora, nie tyle wydawcy, ale wydawca, jak usłyszał, że autor napisał taką książkę, no to by od razu zaczął go mobilizować do wykończenia książki, do jak najszybszego przekazania jej na rynek. Dlaczego? Dlatego, że naszym zdaniem jest to książka, która absolutnie niezbędną wiedzę prezentuje, wiedzę, jaką powinien posiadać i specjalista, i zwykły obywatel, aby orientował się, w jakim świecie żyje, jakie niebezpieczeństwa mu grożą. A niebezpieczeństwa związane z takim funkcjonowaniem systemu bankowego, jak to ma obecnie miejsce, i to nie tyle w Polsce, co w ogóle w skali światowej, a Polska jest tu od świata totalnie uzależniona, to ta sytuacja grozi potężnym kataklizmem, do którego kryzys w roku 2008 w Stanach Zjednoczonych, a później dalej w świecie, byłby tylko małą przygrywką, byłby uwerturą. Oczywiście nie chodzi o to, żeby prezentować w takiej książce zagrożenia w sposób ciekawostkowy, czy jakiś polegający na tym, żeby przyciągnąć czytelnika straszeniem. No jest to powszechna metoda straszenia, znamy ją, więc to nie o to idzie. To jest głęboka analiza tego, jak świat bankowy funkcjonuje, i to analiza również historyczna, ponieważ autor wywodzi swoje rozumowanie z czasów nawet starożytnego Babilonu. Pokazuje, jak ewoluował system bankowy, bo przecież on nie jest nowy, jak się zmieniał, jak pojęcie rezerwy cząstkowej się zmieniało i doprowadziła ta ewolucja do tego, że w tej chwili w bankach, jeżeli możemy mówić, że posiadają one 5% pieniędzy, którymi dysponują, de facto 5%, to już jest dużo, bo mówi się nawet, że w systemie strefy euro jest to 1%, w Polsce podobno jest to 8%. To jest tyle pieniędzy, ile naprawdę posiadają banki. To jest trudno sobie wyobrazić, że w ten sposób może funkcjonować świat finansów. Ta książka pomaga w zrozumieniu tego, jak to się dzieje i jak to zarazem jest niebezpieczne. Wielkim plusem moim zdaniem tej książki jest to, że na końcu autor daje przykład, jak można wyjść, jak można sobie poradzić z tym zagrożeniem. A z tym zagrożeniem poradził sobie nie jakiś wielki kraj, nie potentat przemysłowy czy ekonomiczny, ale niewielka Islandia. Tam sobie z tym poradzono w sposób drastyczny. Dla tych, którzy ten system tworzyli, ale nie dla społeczeństwa. Oczywiście nie jest to takie proste, bo wiadomo, że w społeczeństwach bardziej złożonych, o większych gospodarkach, nie będzie to tak wprost funkcjonować i nie da się tego tak szybko dokonać jak w Islandii, ale to jest ten kierunek. Nie może być tak na świecie, że banki prywatne kontrolują de facto emisję pieniądza, co jest niebywale niebezpiecznym przedsięwzięciem. Kontrolowanie pieniądza to jest posiadanie największej władzy, jaką można sobie wyobrazić. A ta władza gromadzona jest w nielicznych rękach. I to również pan Janusz Szewczak w tej książce udowadnia. To nie są hipotezy, to nie są przypuszczenia, to są głównie analizy i na podstawie tych analiz wyciągane wnioski. Ja nie chciał się tutaj za dużo rozgadywać. Państwo będziecie mieli na pewno dużo pytań. Czekamy jeszcze na profesora Moceleckiego, który dzwonił przed chwilą, że jest właśnie w drodze do nas. Pomylił się termin, myślę, że o godzinie 13 mamy to spotkanie. Więc sądzę, że w tej chwili mamy innych gości, których serdecznie powitajmy może. I może najpierw poprosimy o zabranie głosu posła Andrzeja Jaworskiego, przewodniczącego Komisji Finansów, w której pan Janusz Szewczak również pracuje jako szef jednej z podkomisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Państwa, ponieważ Pan Leszek zaczął jako finansista, to ja bardziej może teraz jako publicysta. Kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o tej książce, byłem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. I dopóki nie dostałem tego egzemplarza, ta atmosfera była dosyć ciekawa, ponieważ jesteśmy w momencie zażyłej dyskusji na temat podatku bankowego, na temat systemu bankowego w Polsce, więc niejako wiedziałem, że ta publikacja wpisze się także w to, co się w tej chwili dzieje z systemem bankowym. I bardzo ucieszyłem się po pierwsze, że ten temat został podjęty po pierwsze przez autora, którego trudno byłoby sklasyfikować osobom nieprzychylnym jako osobę, która nie ma wiedzy i która będzie przedstawiać tanią sensację, ale także z tego samego względu ucieszyłem się, że tą publikację wyda Biały Kruk, który znany jest z tego, że wydaje tylko publikacje sprawdzone, które mają rzeczywiście duży wkład w to, co dzieje się obecnie w Polsce. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jak czyta się tą książkę, to można mieć wrażenie, że cały czas dotykamy tematów tabu, ogólnie znanych, ale takich, o których nie należy mówić, ponieważ za chwilę ktoś wstanie i powie, że tych tematów lepiej nie ruszać, a jeżeli już je ktoś rusza, to będzie to na pewno moment, który będzie odbiegał od rzeczywistości. Dla mnie takim momentem, który najbardziej zapamiętałem, to jest ten moment, kiedy Janusz przywołuje fragment z Pisma Świętego, o którym rzadko się pamięta, a właściwie chyba po raz pierwszy tak jakoś to do mnie doszło, kiedy biorąc pożyczkę, powinniśmy się zastanowić, czy za chwilę ktoś w związku z tym, że tę pożyczkę wzięliśmy, łóżka w czasie snu nam ktoś nie wyciągnie, nie przyjdzie komorniki i w ten sposób nie stracimy tego, co teoretycznie jest dla nas najważniejsze. Więc na pewno ten wkład, przybliżenie całego tego systemu historycznego, pokazanie, jak naprawdę funkcjonują banki i bankowość na przestrzeni wieków, to jest to, na co czekaliśmy i czego nam brakowało. Ale także ważne jest, że ta publikacja nie zostawia nas w takim momencie, że nic nie można i ten rozdział poświęcony Islandii i to, co tam się dzieje, to jest taka nadzieja, że jesteśmy w stanie, i to autor bardzo dobrze oddaje, jeżeli będziemy chcieli naprawić to, co funkcjonuje źle i wrócić do prawdziwych korzeni, które dadzą nam nadzieję, że cały system finansowy będzie dla nas, a nie odwrotnie, my dla systemu finansowego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy pana Macieja Pawlickiego, którego też chyba specjalnie nie trzeba przedstawiać tutaj państwu, o to, żeby on też jakąś krótką wypowiedź. Który napisał, tak, właśnie słuszna podpowiedź, który napisał bardzo ciekawy wstęp do tej książki. Witam Państwa serdecznie i cieszę się, że na kolejnym spotkaniu na ten temat jest pełna sala i że jest zainteresowanie ogromne. Tak jak pozwoliłem sobie napisać w tym wstępie, książka Janusza Szewczaka się ukazuje w idealnym momencie, dlatego że właśnie teraz zaczyna się kluczowy etap batalii o ustrój Rzeczpospolitej, o relacje między obywatelem, państwem, a firmami, które chcą w tym państwie zarabiać. Celowo nie używam słowa instytucjami, ponieważ banki są firmami. Są firmami, których celem jest zysk, natomiast które korzystają z przedziwnie wypracowanego przez wieki, ale także przez ostatnie lata, statusu instytucji zaufania publicznego, to znaczy miejsc, do których tak jak do lekarza
do świątyni czy do adwokata, idzie się i jest człowiek spokojny, że ta instytucja pozostaje pod opieką, może adwokatami jest chyba gorzej, że ta instytucja pozostaje w pewnym systemie wartości, który nie jest łamany, który jest przestrzegany przez prawo albo przez kodeks etyczny i ten system zabezpiecza obywatela docierającego do to miejsce przed tym, że zostanie po prostu ograbiony. I ten dualizm, to znaczy to założenie, że tak myśleliśmy, wielu z nas tak myślało długo o bankach i tą rzeczywistością, którą mamy, jest punktem, z którym musimy sobie, myślę, w tym roku jako państwo, jako naród, jako obywatele poradzić. To znaczy zdecydować, czy chcemy żyć w państwie tak jak dotychczas, w państwie, w którym są firmy udające instytucje, które są poza systemem etycznym, poza systemem prawnym i są w stanie nas grabić bez opamiętania, a nadal pozostają pod opieką państwa, czy też nie, czy też ta relacja się zmieni. To, co opisuje Janusz Szewczak w swojej książce, dotyczy świata. Kulisy globalnej zmowy dotyczą mechanizmów na świecie. I powiem państwu, że to jest książka przerażająca. To znaczy, to jest książka, w której powiedziałbym, ja przynajmniej jak ją przeczytałem, to sądziłem, że wiem bardzo wiele po roku działalności w stowarzyszeniu walczącym z banksterami, że wiem bardzo wiele. Okazało się, że jest o wiele gorzej i że to nie są żadne spiskowe teorie ani domniemania, tylko to są po prostu fakty. Autor po prostu opisuje fakty, czasem spokojnie, czasem zabłyśnie tam trochę emocji w języku publicystycznym i dobrze, ale to są fakty. I widać, że te fakty są znane, że te fakty są światu znane, nikt ich nie kwestionuje, a mimo to brniemy jako system społeczny, jako systemy ekonomiczne w absurd i w katastrofę. A najbardziej, w moim przekonaniu, brnie w to Polska. I nasza działalność, zresztą tutaj dwa miesiące temu mieliśmy konferencję na temat ustawy dotyczącej toksycznych kredytów, nasza działalność wkracza w decydującą fazę. Dzięki temu, że ten kryzys zbiegł się z rokiem wyborczym, mamy tutaj szefów dwóch komisji sejmowych, szefa Komisji Finansów i szefa podkomisji dotyczącej instytucji finansowych i myślę, że w marcu i w kwietniu na łonie tej komisji, znaczy na łonie Komisji Finansów w Sejmie i potem na łonie Komisji Finansów w Senacie rozegra się faktyczna batalia o to, w jakim kraju chcemy żyć. To znaczy o to, czy znowu damy sobie zamydlić oczy i powiemy, że no nie, banki nie są nietykalne, znaczy nie wolno im zrobić żadnej krzywdy, nawet tym kilku, które w najbardziej drastyczny sposób łamią prawo w kwestii toksycznych kredytów. Nawet tym kilku nie wolno uświadomić, że mają funkcjonować w systemie prawnym. Albo zmienimy to i wreszcie uzdrowimy ten chory układ, w którym nie wolno złodziejom, czy nieuczciwym bankierom, czy banksterom powiedzieć, że już dosyć, już dziękujemy, już nie wolno. I tak jak, nie wiem, czy wszyscy państwo mają świadomość tego, że w 2020 roku wielu lewicowych działaczy związkowych, ale też i polityków sprawiło, że dostawy broni dla Polski broniącej się przed bolszewicką nawałą były blokowane w portach europejskich. Były blokowane i myśmy nie mieli do czego strzelać do najeźdźców, nie mielibyśmy jak się bronić, tylko bracia Węgrzy przysłali nam, już nie pamiętam ile milionów naboi, przysłali nam te naboje i to dzięki Węgrom mogliśmy odeprzeć sowiecką nawałę i uratować Europę. Tak porównuję to do tego, to są te naboje. Znaczy Janusz Szewczak daje nam naboje do tej prawdziwej batalii, do tej prawdziwej rozmowy. To nie są żadne spiskowe teorie, to są czyste fakty i jednocześnie zakreślające perspektywę. Czy jesteśmy w stanie, jeśli nie jesteśmy w stanie tego dokonać, co nas czeka? A czeka nas rzeczywiście chyba, tu się zgadzamy, rodzaj Armagedonu, a na pewno czeka nas kolejne 9 tysięcy, może 15 tysięcy samobójstw rocznie, bo w tej chwili taki mamy wynik. 9 tysięcy samobójstw rocznie, większość przyczyn ekonomicznych, w większości mężczyzn w średnim wieku, którzy już nie mogą mówić swoim rodzinom, że nie są w stanie ich utrzymać.
To jest mniej więcej co kilkadziesiąt minut samobójstwo w Polsce. Co kilkadziesiąt minut samobójstwo. I albo chcemy to zatrzymać, albo chcemy uświadomić bankierom, nieuczciwym bankierom, że dosyć, albo nie będziemy w stanie tego zrobić i będziemy, sięgając prawą ręką do lewego ucha, tłumaczyć, że jednak oj, nie da rady, bo banki muszą być poza wszelką kontrolą etyczną, prawną i także no, po prostu rozumową. Ta batalia rozegra się w marcu i w kwietniu na łonie komisji sejmowych. Ona się właśnie zaczyna i dlatego książka Janusza Szewczaka jest po prostu w idealnym momencie i bardzo zachęcam, żeby ją przeczytać. Profesor Mazurewski ma fantastyczne antrena, brawa. Wiele osób chciało usiąść, ale udało mi się. Skoro profesor przyszedł, to od razu poprosimy go o zabranie głosu. Ale nie więcej niż 10 minut, no bo jeszcze będziemy musieli odpowiadać panie profesorze na pytania. No to proszę do dzieła. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę uczestniczyć w tym święcie, bo dzieło i książka ukazuje się na tak ważny temat, a zwłaszcza ta książka, no, jest dla mnie zaszczytem, że mogę w ogóle tu być, że mogę swoimi słowami, sam jak potrafię, powiedzieć coś, co sądzę na ten temat, nie tylko o dziele, bo dzieło jest takie, że jakby to nazwać. My mamy taką złą narrację, bo tak można, usposługując się takimi pojęciami wyświechtanymi współczesnego języka, to nazwać. Tak mówimy o problematyce w takiej sfery, jaką są bankowość, instytucje finansowe. No nawet zobaczcie, sama nazwa brzmi już tak poważnie. Instytucja finansowa, prawda? Wszystko jest takie strasznie serio, takie poważne, takie z natury rzeczy. Przypisane jest do tego jakaś pozytywna legenda, że to ma być coś dobrego, prawda? Pamiętamy, że teraz wszyscy nam mówią, że nikt nie może zagrozić stabilności instytucji finansowych. Taki straszny grzech śmiertelny, którego w ogóle nie wolno nam popełnić. Jeżeli ktokolwiek by jakąkolwiek ustawą to zrobił, to byłoby jakieś straszne wydarzenie, prawda, które pewnie powinno być karane w sposób przykładny, prawda? Nikogo oczywiście nie interesują na przykład stabilność finansowa na przykład dowolnie wybranej branży, żeby już złośliwości zostawić z boku i nie wybierać jakiejś branży jak najbardziej o charakterze egzotycznym, ale powiem najprościej, a dlaczego nikogo ma nie obchodzić stabilność finansowa obywateli, prawda? Którzy na przykład to nie dla mnie, bardzo dziękuję za to, że takim dobrym, drugim zbiegu okoliczności dostałem brawa, ale to chodzi o tezę. Teza nie jest moja. Teza jest, jakby to powiedzieć, z legendy, która mówi mniej więcej tak, że państwo jest państwem demokratycznym, kiedy stanowi prawa w interesie obywateli. Dopóki tego nie robi, jest fasadą. Jest fasadowym państwem demokratycznym, bo to, że współczesne państwo tworzy prawo dla lobbystów, interesariuszy i oni załatwiają kolejne ustawy, nawet wiadomo ile to kosztuje, to jest w ogóle biznes, to żadnej Ameryki nie odkrywam, przecież wszyscy wiemy, że tak owa współczesność nie tylko w naszym państwie. No oczywiście mnie interesuje nasze państwo, przepraszam za przeproszenie, jestem warszawiekiem, wisi mi gdzie jest, jak jest gdzie indziej. Mnie interesuje jak jest w Polsce. W Polsce jak widzę, że mamy do czynienia z faktem, że prawie całość prawa związanego z instytucjami finansowymi napisano nie tylko w interesie, bo to samo w sobie nie byłoby złe, gdyby to było tworzone w interesie interesariuszy z tej branży, ale które po prostu tam napisano. Jest taka ulica, jak Państwo wiecie, dość niedaleko, nazywa się Świętokrzyska, to już naprawdę ostatnie zdanie, bo wiem, że mam 10 minut, a wszyscy profesorowie z
zwłaszcza tacy już łysi, starzy, to jak się rozgadają, to ich oderwać od mikrofonu nie sposób, więc, ale ja już pamiętam, że mam się dać wyłączyć. W razie czego proszę pana przewodniczącego, żeby wyłączył mi mikrofon. Powiem najprościej, jak wiecie, są dwie ulice, tak, jest ulica Świętokrzyska, jest, po jednej stronie ulicy Świętokrzyskiej jest Ministerstwo Finansów, ja tam terminowałem przez 4 lata, z 4 zresztą rządami. Po drugiej stronie jest druga część Świętokrzyskiej, to jest Narodowy Bank Polski. Jeżeli ktoś żyje w przekonaniu, że rząd jest po stronie tam, gdzie jest Ministerstwo Finansów, to już od dawna jest w błędzie. Projekty przychodzą z drugiej strony, bo bankami, instytucjami finansowymi, i to tak jest, byłoby dobrze, gdyby rządził tylko NBP. Ale oczywiście rządzą rynki, tak zwane, instytucje finansowe, które uważają za zupełnie oczywiste, że to one piszą dla siebie ustawy, a potem posłowie mają to klepać, prawda? I wszystko ma się odbyć w czym? W fasadach demokratycznego państwa prawnego. No i Janusz o tym pisze, ja z Januszem się przyjaźnię od lat. Zaczynaliśmy, to było chyba 187 lat temu. Ja wyglądam gorzej, prawda, jak ten czas. Janusz się znacznie lepiej trzyma, bo zaczął zajmować się czym? Wspaniałą publicystyką. My piszemy też takie nudne książki. Ja też i mój tu bardzo wiele popełniłem. Tych nudnych oczywiście. Oczywiście, czy ktoś je przeczytał. No niektórzy twierdzą, tak, dziękuję, to raz jest dwóch, chociaż niektórzy twierdzą, że takie grube książki to nawet autorzy nie przeczytali, no bo to przecież nie sposób. Powiem tak, to jest książka napisana w takim tonie, który pozwoli przemówić do innych. Bo pisanie po to, żeby nikt tego nie przeczytał, nie ma sensu. Pisanie do szuflady w ogóle nie ma sensu. W sprawach ważnych trzeba mówić tak, aby inni to przeczytali, powiedzieli. Zbliża nas to do prawdy. Janusz, dziękuję ci bardzo, chyba wszyscy ci dziękujemy za to, za odwagę, zawsze za wiarę, odwagę, no i za dar Boży, że tak umiesz o tym pisać. Dziękuję wam bardzo. Jednym zdaniem wygłaszania przez uczniów tego odniosę, akurat Janusz należy do tych osób, która przy ostatniej ustawie podatku bankowym zupełnie nie patrzyła na te instytucje, o których pan mówił, i reprezentował właśnie tą właściwą stronę. Dobra zmiana. Również pana też. I dobry wybór obywateli. No, profesora na pewno słuchałoby się chętnie dłużej, także to spokojnie, ale to jest konferencja prasowa, jeszcze państwo też muszą mieć coś do powiedzenia, ale wcześniej poprosimy oczywiście sprawcę tego wszystkiego. Mistrz. Przepraszam bardzo. Dziękuję, Jarze. Dziękuję bardzo. Wiem, co kosztowało. No, ale trudno. Proszę bardzo, pan Jan Pietrzak. Panie, to Pani zdziwienie, dlaczego ja tu siedzę. Przyznam się, że ja też się dziwię. Ale myślę, że reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Notorycznych Czytelników Janusza Rzepczaka. Jest takie stowarzyszenie, naradzamy się po kątach, knujemy, czytając jego kolejne teksty. Bardzo one, proszę Państwa, przemawiają do wyobraźni ludzi, którzy nawet finansami, ekonomią nie interesują się zawodowo, ponieważ są napisane językiem barwnym. Ja myślę, Janusz, gdybyś nie był ekonomistą to i prawnikiem, to pewnie mógłbyś w moim kabaresie występować. No, wchłonęła się inna dyscyplina. Tam jest tyle sarkazmu, tyle skryśliwości, często złośliwości, które są bardzo potrzebne właśnie w satyrze, żeby rozbierać ten świat na drobne elementy, pokazywać to, co jest fałszywe, co jest prawdziwe, uczciwe. Dlatego z radością czytam teksty Janusza i dlatego z pełnym przekonaniem przyszedłem tutaj, żeby agitować i propagować książkę Janusza Rzepczaka o banksterach. Czytajcie, uczcie się, to nam się wszystkim przyda. Dziękuję. Muszę państwu powiedzieć, że pan Janek Pietrzak ma 100% rację i pan Janusz Rzepczak absolutnie ma dwa talenty, ten kabaretowy również, i kiedy pisał tą książkę, to też długo wspólnie pracowaliśmy nad niektórymi fragmentami i musiałem go powstrzymywać, mówię: Janusz, nie takim kabaretem, bo po prostu wtedy profesor Modzelewski będzie protestował. Dzień dobry państwu, witam serdecznie, bardzo dziękuję, że państwo żeście przyszli wszyscy.
Chciałem najpierw podziękować oczywiście wydawcy, panu Leszkowi Sosnowskiemu z Białego Kruka, bo chyba jednak gdyby nie taka jego presja, to bym jeszcze się tam męczył w tym jakoś, w tym wszystkim jeszcze ciągle coś, ale powiedział, że to ma być i bardzo mi pomógł, także również jego syn, pan Adam, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Maćkowi Pawlickiemu, że napisał wstęp. On po prostu, ja bym chciał tak pisać jak Maciek Pawlicki, czyli w ciągu 2 godzin napisać kilka stron. To trzeba mieć taką łatwość, rzeczywiście. Nie chciałbym uspokoić pana profesora Modzelewskiego, że przy przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych Andrzeju Jaworskim lobbyści mogą nie zarobić tym razem. Chciałem podziękować Witkowi, profesorowi przecież wybitnemu polskiemu specjaliście z zakresu prawa podatkowego przede wszystkim za to, że miał czas, że znalazł, że przełożył wykłady, że jest. Ja oczywiście zawsze, chociaż on jest młodszy, ja jestem starszy, to raczej ja się od niego uczyłem. Kariera naukowa nie była dla mnie, chociaż razem żeśmy współpracowali w ramach jednego Instytutu Naukowego na Wydziale Prawa, Katedrze Prawa Finansowego, to dzisiaj te kontakty mamy i wydaje mi się, że to jest też ważne, że wtedy, kiedy poseł czy polityk ma wątpliwości i nie ma wiedzy, to ja mam zawsze ten luksus, że ja mogę do niego zadzwonić i zapytać się go, co ty właściwie o tym myślisz i właściwie czym to się je i jaki to ma sens. To jest wielka, wielka, wielka sprawa, bo nie każe mi za to płacić, a przecież normalnie na świecie tak to funkcjonuje. Chciałem podziękować Jankowi Pietrzakowi, który jest moim przyjacielem i witam tu wszystkich przyjaciół na sali, bo wiele osób przecież znamy się od lat. Proszę Państwa, jeśli chodzi o samą książkę, to oczywiście ostatnimi czasy znaleźli się tacy życzliwi, którzy pytali mnie dyskretnie, czy ja się nie boję. Nie zastanawiałem się dużo nad tym, ale odpowiedź moja była taka, że jestem już stary. Może dlatego mniej się boję, a poza tym judo uprawiałem przez tyle lat, więc może jakoś będzie sobie można poradzić. Mały Putinek. Proszę Państwa, tak, tak, proszę Państwa, dlaczego w ogóle ta książka jednak powstała? No oczywiście tu pan Leszek mnie cisnął i ciągle mi zabraniał pisania o tłustych kotach, o sztukmistrzów Londynu, czy tego typu stwierdzenia, które bardzo lubię, krokodyli łza. No nie, musiałem to jakoś inaczej. A teraz dlaczego jednak potrzebna jest ta książka? Moim zdaniem w Polsce nie mamy dzisiaj żadnej intelektualnej debaty na temat spraw gospodarczych i finansowych. My się zastanawiamy dzisiaj tylko, czy Bolek wygrał w totolotka, czy też po prostu był płatnym donosicielem, a ewentualnie, prawda, debata jest na temat, czy jak rodzice polskich dzieci dostaną po 500 zł, czy przepiją te pieniądze, czy też wydadzą na papierosy. To jest ten poziom dzisiaj debaty. Nie ma żadnej intelektualnej debaty na fundamentalne wyzwania, jakie stoją przed nie tylko Polską, Europą, światem. W Stanach Zjednoczonych podobne książki wychodzą co tydzień i jest to rzecz powszechnie, że tak powiem, uznana za normalną. Natomiast w naszych warunkach zdecydowanie nie. Bodajże 2 dni temu utwierdził mnie w tezie potrzeby, że dobrze, że ta książka powstała, wypowiedź pana profesora Leszka Balcerowicza na Twitterze, który po nazwisku określił, że jest to jakaś antykapitalistyczna furia, czy atak na banki, prawda. Wiem również, że jest już, proszę Państwa, od tych banksterów trafiło zlecenie do Gazety Wyborczej, która szykuje jakiś tam pasztet na mnie. I to mnie utwierdza w przekonaniu, że awansowałem do grona przyzwoitych ludzi, to jest niezależne. Bo jeśli Gazeta Wyborcza postanawia kogoś opluć, to znaczy, że to z reguły porządny człowiek. Proszę Państwa, wracając do samej idei tej książki, ja oczywiście nie chciałbym uchodzić za jakiegoś jasnowidza, czy czarnowidza raczej, bym trzeba powiedzieć, ale wydaje mi się, że my się zbliżamy do kolejnego potężnego kryzysu bankowego, finansowego na świecie. I to będzie groźniejszy kryzys niż ten z 2008 roku. W mojej ocenie bankierzy, a właściwie powiedzmy banksterzy,
kompletnie nie wyciągnęli żadnych wniosków z kryzysu z 2008 roku, a mamy 2016, niczego się nie nauczyli. Ta chciwość, która była przecież monstrualna, jeszcze się pogłębiła. Dzisiaj zadłużenie świata wynosi około 200 bilionów dolarów. Tych naprodukowanych toksycznych produktów, produktów bankowych, opcji różnego rodzaju, instrumentów pochodnych są już, proszę Państwa, nie biliony, nasze polskie biliony dolarów, tylko tryliony. Niektórzy twierdzą, że to nie jest 500 czy 700 bilionów dolarów tego typu, no właściwie bezwartościowych śmieci, ale że to już jest nawet 1,5 tryliona dolarów. Więc to są rzeczy nie do ogarnięcia. Dzisiaj niektóre z tych produktów bankowych, wielkich banków, banków inwestycyjnych, komercyjnych, są kompletnie niezrozumiałe dla noblistów. Nobliści nie rozumieją, na czym dany produkt po prostu polega. Co dopiero mówić o zwykłych ludziach. Ja taką tezę stawiam, że właściwie dzisiaj już w tej książce stawiam tezę, że dzisiaj nie mamy do czynienia z demokracją na świecie, a mamy do czynienia z bankokracją. A jeszcze inni twierdzą, że to już nawet nie jest bankokracja, tylko że to już jest bankokratura. I chcę powiedzieć, że proszę Państwa, rządy, dzisiaj rządy, politycy są na świecie albo zbyt skorumpowani, albo zbyt słabi, żeby podjąć wyzwanie i zdecydować się, czy chcą bronić własnych państw, narodów, własnych obywateli, czy też chcą bronić dalej tej oszalałej zupełnie spekulacji, wirtualnego pieniądza. Bo dla wszystkich z pewnością tego prawdziwego pieniądza nie wystarczy. Stawiam taką tezę, że w tej książce, że światem zawsze rządził pieniądz. Nie mamy takiej wątpliwości, ale dzisiaj mamy fundamentalne pytania, kto dziś rządzi pieniądzem? Kto dziś rządzi pieniądzem? Dlaczego jest tak, że ci, którzy mieli już prawie wszystko, postanowili mieć jeszcze więcej, chcą mieć na własność już całe państwa i narody, a właściwie nawet taka teza, wydaje mi się, jeszcze bardziej ubratniona, chcą mieć naszą przyszłość w ręku. Dlatego, że dzisiaj, proszę Państwa, to nie jest tak, że cena filiżanki kawy, czy cena papieru, czy cena ogrzewania mieszkania nie zależy od wielkich instytucji bankowych, finansowych. Tak, zdecydowanie należy. Te wielkie struktury bankowe zostały już wielokrotnie przyłapane za rękę na świecie, na kolosalnych, gigantycznych manipulacjach, przy fałszowaniu stóp procentowych, wielka afera LIBOR w Londynie, LIBOR, gdzie te banki są karane karami po kilkanaście miliardów dolarów. I tam w Stanach Zjednoczonych nikt się nie pyta, czy wypada, tylko pytam, że kochani, proszę kłaść na stół 5 miliardów dolarów. Nie chcecie? To zrobimy śledztwo, przesłuchanie w Senacie, obierzemy Wam licencję i natychmiast nie ma problemu. I są chętni, kładą pieniążki na stół, budżet amerykański z tego żyje, proszę Państwa, i nikt nie tworzy. W tamtej książce przywołuję taką wypowiedź przedstawiciela Goldman Sachs, Wielkiego Banku Amerykańskiego, który mówi, to my na ziemi wykonujemy robotę Boga. To bardzo wielkie i ważne zdanie, bardzo ważne zdanie, bo o ile pamiętam, to Pan Jezus, zdaje się, przepędził tych finansistów ze świątyni, prawda, z dużym hukiem. Natomiast jest inne pytanie. Czy dzisiaj te działania wielkich banków nie idą w kierunku stworzenia zupełnie nowego porządku świata, obalenia dotychczasowych cywilizacyjnych zasad, norm etycznych, a nawet bym powiedział zasad rynkowych? Czy one nie idą w kierunku realizacji strategii stworzenia nowego porządku światowego, gdzie mamy kilku władców, czy kilka tajnych lub półtajnych organizacji, które oczywiście również nam wymieniam, które mają ten gigantyczny wpływ na całość wydarzeń na świecie. Proszę Państwa, dzisiaj to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wśród państw arabskich, ten eksodus wielki, ucieczka do Europy tych narodów, te wojny toczone tam, mają swój również związek z wielkimi działaniami, operacjami finansowymi, bankowymi tego świata. To nie jest tak, jak chcą banksterzy, że banki nie są zbyt duże, że są zbyt duże, too big to fail, ale not too big to jail, czyli są za duże, że tak powiem, żeby upaść, ale nie są za duże, żeby pójść do więzienia, prawda? To się tak już tutaj nie mieści.
Jest oczywiście pytanie, proszę Państwa, czy światem dzisiaj rządzi jakaś oszalała chciwość? Czy to jest tak, jak pisał wielki prześmiewca Mark Twain, pisał, że bankierze, ja bym dzisiaj powiedział banksterzy, to są tacy ludzie, którzy dają nam parasol, jak świeci słońce. Ale zaraz zabierają nam ten parasol, jak tylko zaczynają pierwsze krople deszczu spadać. Odbierają nam ten parasol. A już co dopiero mówić, kiedy przed nami jest jakieś oberwanie chmur, prawda? Czy jakaś ulewa się nad światem zbiera. Taka ulewa się nad światem zbiera. Przywołuję do swojego ulubioną postać historyczną, poza Józefem Piłsudskim, to Napoleon. Napoleon jest w Polsce lubiany do dzisiaj. To trzeba Napoleon Bonaparte. I pamiętam tę słynną wypowiedź Napoleona, który mówi, że bankierzy to ludzie wyzuci z przyzwoitości. To ludzie bez ojczyzny, bez patriotyzmu, dla których najważniejszy jest zawsze zysk. No, srogo mu się zrewanżowali pod Waterloo, Rothschildowie, zdaje się, za tą wypowiedź, prawda? Więc widać, że te sprawy to nie jest problem dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, już kończę, natomiast chcę powiedzieć tak, że dzisiaj właściwie, jak się tą książkę przeczyta, to można dojść do takiego wniosku, że właściwie jest nowa jakość, że tak powiem, ludzka, nowy człowiek, że my już nie jesteśmy nawet taki homo economicus, czy nie mówię homo sapiens, nie jesteśmy, tylko jesteśmy homo creditus, tak? Jeśli nie masz kredytu, nie masz opcji, nie masz akcji, nie masz ETF-ów, nie masz MBS-ów, to właściwie nie istniejesz dla tego świata. I to powoduje, że dzisiaj to, co mówił Maciek Pawliński o tych tak zwanych kredytobiorcach frankowych, których tu przedstawicieli mamy reprezentowanych przez to bankowe MPRADE sprawił, to są dzisiaj współcześni niewolnicy. My się cofnęliśmy do tamtych czasów. To są współcześni niewolnicy, których życie i przyszłość ich potomstwa, potomków jest uzależniona od tych decyzji, że jesteśmy takim kawałkiem sukna, który leży na stole i z którego ci bankowi krawcy, ci banksterzy są w stanie sobie uciąć tyle, ile akurat będą sobie chcieli uciąć i w tym miejscu, w którym będą chcieli sobie uciąć. I to jest wyzwanie dla świata. To wyzwanie dla świata właściwie sprostał na razie tylko ta maleńka Islandia. Na koniec pisze o Frosti Sigurdssonie, o jego planie, który mówi o tym, że ten system bankowy już nie działa, że ta tradycyjna bankowość nie istnieje, natomiast ta nowa, ta neoliberalna bankowość po prostu musi prowadzić do katastrofy, do Armagedonu. Tu nie ma innego wyjścia. Proszę Państwa, jeśli jest bank, który ma aktywa rzędu 2 bilionów, powiedzmy, dolarów, a naprodukował tak zwanych instrumentów pochodnych, tych derywatów i innych na 50 bilionów dolarów, czy niektórzy już mówią na 70 bilionów, to co słyszymy o Deutsche Banku w tej chwili, prawda, o innych dużych bankach, które mają problemy, no to pokazuje, że ta droga jest drogą donikąd. Czy my, Polska, mamy się czymś takim martwić? Tak, mamy, dlatego że my mamy ponad 60% sektora, to są banki zagraniczne w Polsce i to również banki uwikłane w te wielkie, wielkie historie, wielkie afery, wielkie patologie. Co ciekawe, uważam, że bez zmian zasad etycznych, doboru ludzi do tego sektoru na świecie, ale i również w Polsce, nie będzie żadnych pozytywnych zmian. To nie może być tak, że nagradzani są w tym sektorze ci, którzy najlepiej kłamią, którzy potrafią pozbyć się wszelkich skrupułów, którzy dają zarobić tym, którzy są na samym szczycie tej drabiny, a tym samym ten gorszy pieniądz wypiera ten lepszy. Czyli chcesz być świetny wśród banksterów, naucz się kłamać. Kłamać perfekcyjnie. Naucz się pozbywać wszelkich wątpliwości, wyrzutów sumienia. To jest widoczne. Ta zmiana jest również niezbędna. Zmiana etyczna, zmiana moralna tych posługi. No i proszę Państwa, na koniec chciałem Państwu jeszcze powiedzieć taką może pozytywną wiadomość, bo no, nie jest ta książka sympatyczna i ona na noc może jej lepiej nie czytać rzeczywiście, ale generalnie ktoś w Polsce ten problem powinien postawić. My tu mamy banki, które mogą zatrząść całym światem. I to nie będzie już taki kryzys jak w 2008 roku, że się dodrukuje trochę
euro, dolarów i zapełni się czarną dziurę w sektorze bankowym, opuści się jeszcze te stopy procentowe poniżej zera, chociaż one już są ujemne w wielu krajach. Tej amunicji już nie ma. Tej amunicji już nie mają banksterzy. Politycy nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, mają wielki zgryz, a ten statek się chwieje, potężnie się chwieje. Wiosła z tego statku już są dawno rozkradzione, dziury coraz większe w pokładzie. My mamy oczywiście przełożenie, to jest przełożenie również na polski sektor bankowy. Myślę o tym, żeby kolejną książkę, jeśli tu pan Leszek Sosnowski się zgodzi, to napisać o naszym sektorze bankowym. Wiem, że jest kilka takich przygotowywanych już publikacji przez dziennikarzy. Szykują się opisać ten proces. To też sensacyjna byłaby powieść, niewątpliwie. Miejmy nadzieję, że politycznie jest taka szansa, że może pewne rzeczy będą za jakiś czas bardziej zrozumiałe, może pewne wielkie autorytety, korony w tym świecie finansów i bankowości spadną, potoczą się te głowy, że tak powiem, po schodach w przenośni, oczywiście w przenośni, i wtedy będziemy zupełnie inaczej patrzyli na również na te dokonania bankowe. Mogę zadeklarować państwu, że ponieważ pan Leszek, profesor Leszek Barcerowicz już wie, kto to jest Janusz Szewczak po 25 latach mojego pisania o jego wyczynach, to chętnie podejmę wyzwanie i jestem gotowy stanąć na ubitej ziemi w radio, w telewizji lub w wydawnictwie Białej Grób, czy wśród zorganizowanej debaty publicznej na temat dokonań polskiej prywatyzacji sektora bankowego i jego roli w tym, pana Leszka Balcerowicza i jego ludzi. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o to wyzwanie dla profesora Balcerowicza, to faktycznie udostępniamy ubitą ziemię u nas, bo nie dalej jak we czwartek 3 marca o 18.30 będzie w Krakowie takie wielkie spotkanie, nie tylko z dziennikarzami, ale z publicznością. Będzie pan Janusz, będzie kilka innych znaczących osób. Myślę, że to byłby dobry moment i dobry teren, żeby doszło do takiego pojedynku. Tylko może trzeba Balcerowicza trochę oszczędzić, bo pan Janusz jest judoką, a on był tylko biegaczem. W razie czego zdążył uciec. Tak, także krzywda mu się nie stanie, może przybyć na to spotkanie. Tu żarty żartami, ale pan Janusz zakończył bardzo ważną, uważam sentencją, czy jakąś namową, motywem, który często przewija się w jego książce. A mianowicie on odnosi się często do wartości. Uważa, że brak wartości, zanik wartości, rezygnacja z podstawowych wartości, jedni nazwą je ewangeliczne, drudzy uniwersalne, to jest wszystko jedno w tym momencie. Odejście od tych wartości powoduje, że świat bankierów, banków, świat finansów jest zupełnie niekontrolowany, ale i zarazem bezkarny. Bowiem jeśli nie ma ukarania w sferze moralnej, to samo karanie prawem nigdy nie wystarczało. I jest pytanie, czy rynek ma rządzić w sferze moralności, czy jednak, tak jak przez wieki było, moralność w sferze rynku.